Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym Wam serdecznie życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku 2021. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo pomyślności, szybkiego powrotu oczywiście do normalności, żeby wszystkie Wasze cele oczywiście były spełnione i żeby zapanowała oczywiście znowu przyjaźń, kiedy spotkacie się ze znajomymi, rodziną i tym podobne, by narodziła się przyjaźń i miłość. To wszystko i zapraszam do oglądania. Oczywiście dla Was, żeby dojść jak najdalej do tego poziomu. Jezu, Jezu, to mnie zatrzymało! Ten wulkan mnie zatrzymał! Jakim cudem, jakim cudem! Jednak nie! Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skotnika DWW, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warp! Niestety Crash, ale muszę Ci pozbyć się tego jojo, ponieważ przechodzimy do oczywiście kolejnych poziomów, w których musimy przechodzić oczywiście poziomy, w których nie zdobyliśmy klejnotów, można powiedzieć. I pierwszym z poziomów dzisiejszych, których będzie, to już będzie świat drugi, a dokładnie poziom numer 9, czyli Tomb Time, którym, jak pamiętacie, trochę nam zabrakło niestety tych skrzynek, ale to ze względu prostych, że jest ukryta ścieżka, która po prostu wymagała kolorowego gema, a jako, że oczywiście mamy prawie wszystkie gemy, to myślę, że możemy spokojnie już do tego poziomu wejść oczywiście. I oczywiście, wiadomo, usłyszeliście na samym początku moje życzenia noworoczne, więc ja je podtrzymuję i powiedzmy, że to jest pierwszy film w nowym 2021 roku. Taki tam mały ten, taki tam, no mała uwaga można powiedzieć, więc od razu oczywiście to pominiemy, żeby nie było. Tomb Time, czyli ten pierwszy z poziomów egipskich, który ja twierdzę, że jest nawet okej, bo on nie jest taki mocno po prostu ten rozwinięty, że da się go łatwo przejść, tak jak zresztą jak widać, co ja tutaj robię, że właśnie skaczę ping, ping, ping. Nie dosyć to szybko idzie, więc się cieszę. A, czekajcie, hop, 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 o właśnie. Jako, że mam teraz podwójny skok, to jest tym lepiej, bo przynajmniej mogłem tam skoczyć. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy wszystkie, 91 jabłek, 19 skrzynek i dodatkowe 2 życia także. Nie, chyba 3 też dodatkowe skrzynie były, o ile pamiętam, więc no, na razie dobrze idzie, jak na sam początek, żeby nie było. Dobra, szybko, 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 żeby jak najszybciej przejść, bo nie chcę tu niepotrzebnie zatrzymywać, oczywiście. Tym razem wam odpuszczę. Poczekam, poczekam, bo mogę być znowu zgnieciony, a wolałbym tego... Przepraszam za przerwanie, czy się akurat musiał wejść do pokoju, ale tak jak mówiłem, oczywiście szybko, jest od razu na pecha mi ten, odebrało wszystkie skrzynki, no to cholery jasnej. Musiał mi ktoś wejść akurat do pokoju, ale to nie tak ma być, jeszcze mi zamykają drzwi się przed nosem. Dobra, wracać to. I teraz własna uwaga, ja tam nie idę, ponieważ idę ścieżką, żeby zebrać wszystkie skrzynki, które tutaj będą, dlatego że gdy wrócimy tu, to nie będzie możliwości po prostu tego, powrotu. A im szybciej to zrobimy, tym lepiej. O właśnie, tu teraz. Będzie teraz tutaj. I myślę, że możemy wrócić. Tylko czekajcie! O właśnie, o to mi chodziło! O, 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 to był dopiero majstersztyk. I uwaga! Hup, hopa! Dokładnie. O, widzicie? Otworzyło nam się ścieżka, ponieważ ona wymagała właśnie różowego klejnotu, który mamy. I dzięki temu oczywiście odpaliła nam się sekretna ścieżka. Określmy, że ona jest... No co jest? Określmy, że ona jest taką bonusową po prostu ścieżką. O, chwila, powoli. Nigdy nie lubiłem tych gości! No właśnie. Nigdy nie lubiłem ich. Oni zawsze, nie wiem jak, to i tak cię dorwą. To jeszcze raz musimy, dobra. Ach, lecimy, lecimy. Oczywiście, jeżeli to się przedłuży trochę, to mam tu temat na odcinek, który myślę, że będzie dosyć interesujący. Dobra, pyk, pyk. I... O, jeszcze raz. A, jednak muszę użyć tego w ślizgu. Myślałem, że tak da się normalnie. Czyli już wiem, że trochę spędzę czasu nad tym poziomem. Więc będzie ten temat oczywiście na odcinek, tylko poczekajcie. O, tutaj 2 skrzynki. Tutaj kolejna. Nie dolecę chyba! Doleciałem, uff! I znowu to samo bym zrobił. Znowu ten sam błąd. Lol, hopa, hopa, pięknie. Lecimy dalej. Może teraz to pójdzie. Tylko za najgorsze, że ja nie mam maski. A właśnie jego najczęściej ominąć. Dobra, jest okej. Wszystko na razie na spokojnie. Więc może tym tematem, jakim będzie, to to, że... Jak ogólnie... Zacząłem z Crashem Trójką. No, wreszcie. O to mi chodziło od samego początku, że jak zacząłem z Crashem Trójką, więc
Tak jak to było klasycznie, przy wcześniejszych odcinkach z Crasha, które mówiłem. O, powoli, powoli, bo tutaj będzie trochę tego. Kombinacji! Musiałeś się zablokować? Ach, pięknie, pięknie, podoba mi się. Już przedłużony odcinek i to bardzo. Dobra, dobra. Że tak jak już mówiłem, że tak jak to było z Crashami, że zagrałem co i jak, że mi się spodobało, to oczywiście postanowiłem to kontynuować. Znowu nie dolecę? Doleciałem. To chyba ten. Mi się wydaje, że chyba ten wślizg i kręciołek pozwala... To było dziwne. Nacisnąłem kwadrat, a mi to nie zaliczyło. Lol. Ach, no co? Crash, nie rób mi na złość, kurde, dobra? Proszę cię. Ja wiem, że to jest nowy rok. Ja rozumiem, że to jest ten... Nowy stres. A może nie nowy stres, ale... Współpracuj! Współpracuj, powiedziałem, ale on dzisiaj jest na mnie nieźle zły. Dlaczego? Bo co? Bo każe ci to przechodzić? Dobra, powoli. Ale damy radę, spokojnie, że tak jak już mówiłem, przechodziłem i tym podobnym. Najśmieszniejsze wam powiem to, że Crasha Trójkę, jeżeli chodzi o samą tą serię, to ja ogrywałem jako drugą. Zaraz się wnerwię i ja zaraz wyłączę to nagranie, żeby kurde ten, żeby dojść do tego momentu, bo na razie zaczynam robić ten festiwal padania zamiast kurde przechodzenia dalej. Albo gra chce, żebym przechodził, no. Dobra, ostatnia próba, jeżeli znowu spadnę na tym miejscu, to robię cięcie i przechodzę, a wtedy aż tam dojdę. Dobra, bo już się zaczynam nerwicować. Chociaż to nie jest nerwicowanie takie, że wiecie. Dobra, powoli, bo gra chce, żebym tu stanął. A ja tego nie chcę, ja się trochę ten... Ja chcę jak najszybciej to przejść. O! Dobra, widzimy się jak już tam będę. Co za przypadek, Jezu Chryste. Pierwsza próba i już, tam, już tutaj jestem. Dlaczego to się tak zdarzyło? Włączyłem nagrywanie, żeby przejść i wiecie, pierwsza próba właśnie i już tutaj doszedłem. To jest jakieś wstrętstwo. To jest typowe wstrętstwo właśnie od Crasha, bo powiedział, że nie możesz tego przechodzić na wizji, tylko musisz przechodzić to nie na wizji, czy jakoś tak. Dobra, ale jako że daliśmy radę, to możemy spokojnie wrócić. Ja tutaj się wrócę, ponieważ oczywiście tam wcześniej zostały jeszcze skrzynki. I ja tu będę mega ostrożny jednak, bo nie chcę paść niepotrzebnie. Dlatego wiecie, powoli to będę przechodził. Właśnie takimi kroczkami, że wiecie, siu, siu, siu. O, powoli. Hopa, dobra. Okej, okej, checkpoint tu będzie, więc na pewno się tutaj nie zgubię. Pyk. I wracając do tego tematu, co ten mówiłem, to ze trzecią, co ciekawe, to jest trzecia gra z Crasha, którą ogrywam. A myślałem, że mi to wyjdzie, ale tym razem mi to niestety nie wyszło. To było typowe takie ryzyko właśnie. Ale niestety ryzyko nieudane. Powoli, powoli, powoli. Jest tu, sprawdzimy. Dobra, już nic tu nie ma. I hopa! I dobra, chyba mogę się wrócić, mi się wydaje. A, 93 na 95 odcinek. Czyli tylko te dwa zostały właśnie na górze. Dobrze, super, czyli przejdziemy, bo pamiętam, że pierwsze co ogrywałem, wracając do tego tematu, że ogrywałem Crasha Team Racing, ogrywałem potem pierwszego Crasha i właśnie Crasha Trójkę. Wiem, to trochę takie dziwne pomieszanie było, ale uznajmy, że to były moje te młode lata. Nie wiedziałem wtedy, że oczywiście to miało jakieś kanoniczne podejścia i tym podobne. Pięknie, mamy wszystkie dwa klejnoty Sare, czyli oczywiście za tą ukrytą ścieżkę oraz za zdobycie wszystkich synek, żeby nie było, więc poziom jest kompletny praktycznie, więc pierwszy Sary Klejnot leci na swoje miejsce, drugi Sary Klejnot leci na swoje miejsce i niech sobie potańczy trochę Crash, bo zasłużył sobie, mimo że popadałem nie wiem ile razy, chyba 9 albo 10, bo to jest wręcz niewiarygodne. I kolejnym poziomem, który przejdziemy tym razem, jeżeli chodzi o Klejnot właśnie, to będzie numer 10, czyli Midnight Run. Więc, no, mówiłem, że w poprzednim odcinku, że być może wrócimy do trzeciego poziomu z tym, z Purą. No, wróciliśmy, tylko z tym takiej części, że mamy jeszcze jeden poziom. Więc zaliczymy tutaj dwa poziomy tym razem. I wiem, że będzie tutaj ciężko, ponieważ właśnie,
O, dzięki za odpowiedź. Ja uwielbiam to. On tak wygląda, jakby no próbował się ten popisywać, że tak jest, że ja mam te mięśnie. Muszę paść, ale na szczęście mam blisko tu skrzynkę, więc i tym lepiej. Powoli, do przodu. Ja takie coś oczywiście będę mówić, żeby nie było. Wracając znowu do tematu, już nie wiem który raz. Możecie podliczyć w sumie ile razy wracam do tych tematów. A zdobyłem wszystko, checkpoint. Lecimy dalej. Za oczywiście trzeci krasi. I pamiętam, że mi się ta część wtedy za pierwszym razem średnio podobała, bo nerwicowałem się na tych ostatnich poziomach, które nie wiedziałem jak przejść. Ale z biegiem czasu oczywiście, gdy już człowiek wtem wykombinował co robić dalej i tym podobne i wiedział jak to przechodzić i zdobywać te wszystkie klejnoty albo coś, to dawało się radę. Dodam ciekawostkę od siebie, że nigdy nie przeszedłem tej gry na ten, na 105%. Przeszedłem ją normalnie, ale nigdy nie przeszedłem jej na 105%, ponieważ jak to wiadomo, nie wiedziałem, że wtedy takie coś było. Dobra, szybko to poszło na szczęście, tylko jedno padnięcie. Dlatego, że nie zdobyłem wtedy tego klejnotu, jeżeli chodzi o checkpoint. Więc nie muszę się martwić o to, że trzeba będzie wracać. Oczywiście wrócimy do tego poziomu, ale dopiero za jakiś czas. Więc stary klejnot leci na swoje miejsce. Tu mamy spokój. I tak jak obiecałem, wracamy do drugiego poziomu, jeżeli chodzi o tego, o Purę, czyli właśnie Orient Express. Ale tym razem wracamy tylko po to, żeby zdobyć oczywiście relikt. I gdy zdobędziemy ten relikt, to będziemy mieli on przynajmniej już 3. A przypomnę, że obecnie mamy jeden platynowy i jeden złoty. I tutaj mała poprawka, ponieważ w poprzednim odcinku mówiłem, że są ten safirowy, brązowy, złoty i platynowy. Nie ma brązowego, jest złoty, więc to jest takie mieszanka po prostu. I oczywiście jak to bywa, nie możemy się tu zatrzymywać. Musimy pędzić. Pędzić niczym ten. Bubelka się przyda bardzo mocno. Może akurat dobrze tu pójdę, bo to robię takim wyścigiem typowym. Wiem, że teraz uruchomiłem. Głoszem się. A akurat tak patrzę zdziwiony, że co to było? Co to miało być? Ale zauważyliście? Znowu w tym samym miejscu. Znowu, kurde, to samo miejsce mnie ten czyściło. Czy tam jest niedopracowane coś, czy co? Nigdy tego nie zrozumiem. Ale cóż. Lecimy dalej na wyścig. To jest wyścig o śmierć albo życie, tak naprawdę. Tak naprawdę nie, ale już dwa razy to powtórzyłem. Po prostu musimy się bardzo szybko pośpieszyć. Ach, nie trafiłem. Nie udało mi się trafić odpowiednio, ale te etapy właśnie z tygryskiem są dosyć trudne do ogarnięcia, gdzie biegniesz, bo biegniesz, a nie patrzysz gdzie, bo ważne jest tylko to, żebyś zdobył jak najlepszy czas, by zaliczyć może, nie wiem, platynkę albo złoto. A złoto dla mnie takie jest, no, akceptowane. Safir to taki typowy będzie dla mnie mech, bo mech w takim stylu, że wiedziałem, że mogłem lepiej to zrobić. Dobra, pominę tą maskę aku, ale to jest koci. Do góry? Nie polecę do góry, bo jednak za szybko tu biegnę. Jestem zbyt szybkim, jestem Sonikiem. Mimo, że Sonik tutaj nigdy nie wejdzie. Ale to nieważne. Hopa! Hopa! Do góry? Nie! Tak też można paść. Tak właśnie też można paść, moi drodzy. Jeżeli za szybko się pobiegnie, to właśnie taki efekt jest. Że pura wleci w ścianę i ta ściana nas zabije. Więc no, po prostu bez komentarza dalej to pozostawię. Dzisiaj mam niezbyt szczęśliwy odcinek, jeżeli chodzi o całą serię, oczywiście. Pierwszy odcinek i już od razu taki nieszczęśliwy? No sorry wielkie, ale nie tego oczekiwałem. Dobra, może mi się przyda akurat ta maska. Dobra, skok? Nie, jednak nie, za szybko poleciałem. Za szybko. Hop. Pędź mój rumaku. Chyba nie zdobyłem jednej synki, mi się wydaje. Ale to jest kodzi, hopa! I teraz hopa, teraz szyb, trochę wstecz i skoczę i skoczyłem. 22 na razie mamy czasu, 23. Ile będzie czasu? Uwaga, moi drodzy! 24 sekundy, 84 sekundy. Czy to będzie w miarę odpowiedni czas na złoto? Mi się wydaje, że tak, ale mogę się właściwie mylić. Uwaga! Jest jednak złoto! Dobrze, bardzo dobrze. I nawet lepszy czas zrobiłem niż wtedy kiedyś, więc
Jestem dodatkowo uszytasy, bo przynajmniej ten. Bo przynajmniej poprawiłem swój czas i zdobyłem kolejne złoto, więc można tu sobie zaliczyć, że jest sukces po prostu, dobry sukces. Co prawda nie dość, że padałem, nie dość, że musiałem chwilę przerwać, ale to są takie szczegóły właśnie, jak się robi serię, bo oczywiście Zagrajmy Wy. No więc co, tak czy siak, ja już się tutaj myślę, będę z wami żegnać. Trochę będzie śmiechu, trochę będzie tego, po prostu uśmiechu, że ja bez przerwy padam, ale tak to bywa. 57% mamy w tym momencie na liczniku, jeszcze tylko połowa i może dojdziemy do właśnie Cortexa. Tak więc co, ja już się tu z wami będę żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dodać łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy. Jestem użytkownik AdiWW. Na razie i cześć!